Przetransportowałam ostatnio gigantyczną drabinę. Po rozłożeniu ma ponad 7 metrów. Wzięłam wiaderko, poszłam po farby. W ciągu ostatnich 10 dni dwa razy byłam w Dzień Dobry TVN. Pomiędzy tym zrobiłam jeszcze warsztaty zrobienia wielkich kwiatów. Namalowałam ogromną witrynę, szeroką na prawie 10 metrów. I prosto po zrobieniu witryny pojechałam do Warszawy do Radia Z. Tak wyglądała witryna przed, a tu już lecę z pomiarami. Ogromny sklep z balonami, ozdobami na ślub, tam w sumie jest wszystko. Wymierzyłam wszystko, najpierw sucho ścieralnym mazakiem narysowałam sobie szkic. Idealne koło odrysowałam od wiadra. Trzeba sobie radzić, a ja miałam mało czasu. Witryna wyszła przepięknie. Na całej szerokości witryny, na wysokości prawie 4 metrów, namalowałam wielką żółtą falbanę. Markizę. A na każdym oknie elementy, które są w środku, żeby odbiorca wiedział, po co idzie. To był naprawdę duży projekt. I mega się cieszę, że został zakończony przed świętami. Bukiet na skrajnie prawej części tej witryny podobał się wszystkim najbardziej. Uwielbiam malować witryny. Sklepów, kawiarni, kwiaciarni. Teraz jestem dość mocno rozchwytywana, ale jeżeli chcesz, to namaluję też coś tobie. Po pierwszym dniu miałam już 95% witryny, a drugiego dnia nałożyłam tylko kolor zielony i różowy. I pojechałam do Radia Z. Tak wygląda witryna. Zapisz na później i zaobserwuj mnie.